Ta dzisiejsza Ewangelia mówi o rozmnożeniu chleba, ale wcześniej Ewangelista Mateusz umieszcza taki jeden szczegół. Mówi o tym, że wśród Chrystusa, wokół Chrystusa byli zgromadzeni ludzie chorzy i oni odzyskiwali zdrowie. Jestem Bogu wdzięczny za to, że w mojej posłudze kapłańskiej mogę doświadczać mocy Boga, tego, że On jest, tego, że żyje. Chciałbym się z Wami podzielić takim świadectwem, które kiedyś usłyszałem od Marcina Zielińskiego. On był na jednym weselu i tam była taka zabawa polegająca na tym, że się po prostu tańczy z różną osobą. Jest takie koło i partnerzy się zmieniają. On tańczył z taką jedną dziewczyną, którą po prostu dotknął lekko w ucho, bo to była zabawa, która polegała na tym, żeby dotknąć nosa i dotknąć ucha właśnie. Co się później okazało, że ta dziewczyna, ona po tym tańcu z Marcinem Zielińskim została uzdrowiona, ponieważ ona miała problemy z uszami, jakieś tam dosyć poważne, dokładnie nie wiem, ale tak się Bóg tym człowiekiem posłużył. Mówię o tym, bo chciałbym, żebyśmy mieli tę pewność, że Bóg dzisiaj jest bardzo realnie, że Bóg nie schował swojej mocy, że Bóg dzisiaj interweniuje, że On naprawdę jest Panem wszelkich chorób. Oczywiście działa na właściwy sobie sposób, ale On naprawdę żyje. Nie bójmy się Go prosić o uzdrowienie. Nie bójmy się Go prosić o to, żeby On przejmował kontrolę nad wszystkim w naszym życiu. Bo przecież jest Bogiem Wszechmogącym.